Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Zaprasza nas Maryja do tego spotkania ze swoim Synem, a naszym Panem, wychowawcą i zbawcą. Stajemy razem jako ci, którzy wędrują, idą drogą pielgrzymi tej ziemi. Pozdrawiam was wszystkich, którzy tu przybyliście z Polski, z wszystkich stron świata, wszyscy, którzy rozumiecie język polski. Pozdrawiam czcigodnych braci kapłanów, siostry zakonne, każdego z was pielgrzyma. Modlimy się w wszystkich naszych intencjach, zanosimy jako dar tej modlitwy wspólnej. W modlitwach szczegółowych, intencjach księża modlą się w następujących intencjach. Ksiądz Aleksander z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Andrzejewskich, Ciemińskich, Fordońskich, Kobiela, Dzienisz. Ksiądz Marcin odprawia mszę świętą dziękczynną z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jakuba. Ksiądz Krzysztof z Kłodzka w intencji pielgrzymów z Kłodzka, Strzegomia i Wrocławia. Ksiądz Adam o Boże błogosławieństwo dla rodziny Szczepaniak. Ksiądz Marek z Arki o łaskę zdrowia i szczęśliwe operacje dla Weroniki. Ksiądz Robert, jest to msza święta dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodziny Czernik i Gil. Stajemy przed Panem w duchu wiary. W pokorze serca uznajmy słabość, niedoskonałość naszych serc, a Pan wysłuchał naszych próśb. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam za matkę, rodzicielkę Twojego umiłowanego Syna. Spraw, abyśmy przez nią pouczeni i napełnieni duchem prawdziwej pokory i modlitwy coraz gorliwiej starali się rozszerzać Królestwo Chrystusa dla odnowienia świata przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Mądrości. Jest w mądrości duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niezadający bólu, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, miłujący ludzi, mocny, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystko widzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste,
i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest truchliwsza od wszelkiego ruchu. Przez wszystko przechodzi i przenika dzięki czystości. Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmogącego. Dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. Jest bowiem odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia wstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z mądrością, bo ona piękniejsza niż słońce i niż wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością uzyska pierwszeństwo, po tamtej bowiem nastaje noc, a mądrości zło nie przemoże. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. Oto Słowo Boże. Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki. Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki. Twe Słowo, Panie, jest wieczne, niezmienne jak niebiosa. Twoja wierność przez pokolenia umocniłeś ziemię, by trwała. Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki. Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, bo wszelkie rzeczy Ci służą. Poznanie Twoich słów oświeca i nauczanie doświadczonych. Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki. Okaż Twemu słudze światło swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali, niech mnie wspierają Twoje wyroki. Słowo Twe, Panie, niezmienne. Alleluja, 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 alleluja. Krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą: oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł:
przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: oto tam lub oto tu, nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Oto słowo Pańskie. Drodzy pielgrzymi, pyta nas dziś Pan, dokąd tak biegniesz? Za czym tak szybko podążasz? Chcemy w tym świętym miejscu się zatrzymać. Po to tu przyjechaliśmy. Po to tu przybyliśmy, aby kontemplować oblicze Pana przez tę, która dana nam jest w znaku Fatimy. Tego świętego miejsca. Każdy pielgrzym kiedyś stąd odejdzie. Nasza grupa z Kaszub dziś właśnie odchodzi z tego miejsca. Dlatego tę refleksję chciałbym osnuć wokół może mało znanego wydarzenia z życia tych świętych pastuszków, a dokładniej z życia siostry Łucji. Jest po śmierci Franciszka, Hiacynty. Jest rok 1921. Jest duże zamieszanie wokół Łucji. Chcąc ją uchronić od wszystkich tych wścibskich, próżnych, od tych wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czegokolwiek, jakbyśmy dziś mogli powiedzieć współcześnie, mieć jakiś news, jakąś wiadomość tylko dla mnie. Postanowiono, że Łucja uda się do Porto, potem, jak wiemy, udała się w dalszą drogę. I po raz ostatni chciała Łucja pożegnać się z tym miejscem. Przyszła tutaj w nocy 15 czerwca 1921 roku. Opuszczała to miejsce ze łzami. Nie wiedziała, czy tu wróci. Chciała pożegnać się z Matką Bożą, jeszcze na tym miejscu odmówić różaniec. Sama zapisała, a zostało to dopiero ujawnione 10 lat temu. To pismo i te wydarzenia, które się działy tutaj. Napisała tak. W samotności jeszcze jeden raz padłam na ziemię i wtedy poczułam, że Twoja pomocna macierzyńska dłoń dotknęła mego ramienia. Spojrzałam w górę i ujrzałam Cię. To byłaś Ty, Najświętsza Matko, by podać mi rękę i pokazać drogę. Twe usta otworzyły się i słodki dźwięk Twego głosu przywrócił mej duszy światło i pokój. Jestem tu po raz ostatni. Idź, postępuj drogą, którą wskazuje Ci biskup. Taka jest wola Boża. Trzy refleksje, króciutkie, z tego tekstu, z tego ostatniego spotkania tu w Fatimie. Potem, jak wiemy, Łucja wracała, szczególnie w uroczystości niezwykłe. Ale kiedy jako młoda dziewczyna odchodzi z tego miejsca z płaczem, kiedy jest jej tak ciężko, doświadcza szczególnej opieki Matki Bożej.
Pierwsza myśl to ta, że kiedy przede mną brak nadziei, nie wiem, co będzie ze mną. Bóg człowieka nie pozostawia samego. Bóg posyła Maryję, aby umocnić, pokazać nieznany sens, pomóc przetrwać, pójść dalej w świat. Jeżeli w Twoim życiu jest trudno, ciężko, a kto takiego życia nie ma, lubimy tak po polsku ponarzekać. Ja mam ciężko, no Ty to tak, ale ja dopiero to mam ciężko. Kiedy jest rzeczywiście trudno, te objawienia z Fatimy i to słowo do Łucji dziś na pożegnanie mówi, że jest droga dalsza, droga, która wiedzie do nieba. I na niej mam się skoncentrować. Gdzie biegniesz? Dokąd tak szybko biegniesz? Pyta dziś Pan w Ewangelii. To tu, to tam. Druga myśl. Druga myśl to ta, żeby tak powiedział do niej Pan przez Maryję. Idź drogą, którą wskazuje Ci Kościół. Dziś ma świat tyle propozycji. Idź drogą, którą wskazuje Ci Kościół. Idź tą drogą. Idź za Panem. I w tym Kościele świętym, jednym, apostolskim, w tym Kościele odczytuj swoje miejsce. Dziś znowu świat tak mówi źle o Kościele. Taki krzyk świata. Idź za tym, co święte w tym Kościele. Bo w tym Kościele jest świętość. Mówi Bóg, bo ze mnie to jest. Łucja płakała. Klęczała głową w proch ziemi, w pokorze, uniżeniu. Ale podniosła się i doświadczyła na swoim ramieniu rękę Maryi. Odczuła to. Kiedy będziesz się modlił, w chwilach i trudnych, i radosnych, w doświadczeniu Twojego życia wiedz, obok Ciebie jest ona, Maryja. To jest to trzecie przesłanie z tego pożegnania. Kiedy podniosła się z klęczek, doświadczyła tej błogości spotkania z nią. Maryja zawsze przyjdzie. Maryja zawsze będzie blisko, kiedy pozwolimy Panu być w naszym sercu. Ona jest podpowiedzią Boga na to wszystko, co jest, co się dzieje w moim życiu, we wszystkich chwilach. Tylko zaufaj. Kiedy ona jest z Tobą, Matka Boga patrzy na Ciebie, czuwa, a chcesz ją zobaczyć, to miej świadomość, że ona patrzy na Twoje serce, a Ty wiesz, że nie możesz, nie powinieneś wchodzić w zło, grzech, przewrotność, bo to wstyd, by dokonać czegoś złego przy niej. Tak, przyjechaliśmy tu, przyszliśmy po uświęcenie. Przyszliśmy tutaj, aby powiedzieć razem z Łucją, przeżyć to spotkanie ostatnie, aby być blisko i podziękować. Dziękuję Ci, Maryjo, że jesteś ze mną, że nigdy mnie nie opuszczasz, że jesteś mi ratunkiem i pomocą. Nie muszę Cię widzieć ani czuć. Wystarczy mi, że Ty mnie widzisz i czuwasz nade mną, jak nad swoim małym dzieckiem. Maryjo, prowadź nas drogami wiary, ku szczęściu, ku niebu. Amen.
Zanieśmy wspólną modlitwę w tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica. Módlmy się, bracia i siostry, do Boga naszego Ojca, który dał nam Maryję, Matkę swego Syna, za naszą Matkę. Za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzi Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy, pracował w pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzania się Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy. Za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać i kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Za wszystkich cierpiących, aby zjednoczeni z Maryją, pocieszycielką strapionych, odnaleźli w braterskiej miłości, w kontemplacji Chrystusowego Krzyża siłę w drodze ku życiu wiecznemu. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy tu przychodzą jako pielgrzymi, którzy przynoszą tu swoje intencje, za każdego z nas, za nasze rodziny, za nasz naród polski, za każde nasze miasto i wieś, aby za wstawiennictwem Maryi wszyscy poszukujący Chrystusa odnaleźli Go, grzesznicy się nawrócili, młodzi zaś zapragnęli z entuzjazmem głosić Ewangelię. Ciebie prosimy. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary przez Chrystusa, Pana naszego. Oddajemy Tobie, Pani, swe rodziny, wolność swą i skruszające nasze pęta, chcemy pełnić wolę Twą. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z Twojej, na cześć chwała swojego imienia, a także na użytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osadzona nas w roszczy.
błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Antonio oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i sława. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Pokój Pański niech będzie zawsze z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł na łonie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Na zakończenie tej liturgii, dziękując wszystkim braciom kapłanom, Wam wszystkim, drodzy pielgrzymi z Polski, z zagranicy, skądkolwiek tu przybyliście, odmówimy wspólnie jubileuszową modlitwę poświęcenia. Można zabrać tutaj, żebyśmy mogli wspólnie ją odmawiać jako znak naszej intencji, naszych wszystkich spraw, które niesiemy. Niech Maryja pomoże nam zrozumieć to miejsce, a przez to da nam siłę i moc na codzienność. Wspólnie módlmy się. Witaj, Matko Pana, Dziewico Maryjo, Fatimska Królowo Różańca. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego dla spaski z łaskawego świata. Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem. Obietnicą miłosiernej miłości Państwa, nauczycielu położenia dobrej nowiny, znak płonącego ognia Ducha Świętego. Tej godzinie radości i smutku naucz nas odwiecznych praw, które Ojciec powiada nam uczciwie. Okaż nam siłę Twojej Matczyni opieki. Niech Twoje niepokalane serce będzie ucieczką grzeszników i drogą, która prowadzi do Boga. O Fatimska Pani Różańcowa, zjednoczoną z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości, Tobie się oddaję. Zjednoczone z braćmi i siostrami, przez Ciebie Bogu się poświęcam. Zanurzony w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa, oddaję cześć Bogu na wieki wieków. Amen. Portugalczycy mówią obrigado. My na Kaszubach mówimy do uzdrzeni. A gdziekolwiek mówią w Polsce, zostańcie z Bogiem. Tak się też mówi u nas. Niech Pan Bóg błogosławi każdemu z Was. Niech da pokój serca, nadzieję, bo takie jest przesłanie Maryi z tego miejsca. Uświęćmy się, idźmy drogą wiary do nieba. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.